Między rondem Polskiej Niezapominajki a rondem Stokrotki jedną stronę ulicy Dąbrowskiego zdobi piękny pas zieleni, nasadzenia różnorodnych i dobrze komponujących się roślin, drzew i krzewów. Zdobi zielenią, ale także kwitnieniem w różnych porach wiosny i lata. Do niedawna po drugiej stronie ulicy przed szkołą podstawową numer 2 był pusty, trawiasty plac. Teraz to się zmienia. Zostawiono rosnące tam wierzby, ale szata roślinna tego miejsca zdecydowanie się wzbogaci. Wzbogaci się także sąsiedztwo całego deptaka przy ulicy Miedzianej. Łącznie zasadzonych zostanie tam ponad 5 tysięcy roślin. Wzdłuż deptaka od strony wieżowców posadzonych zostanie 83 drzewa. Na całym terenie prawie 3 tysiące krzewów i ponad 2 tysiące bylin. To, co teraz w pracach widać najwyraźniej, to wytyczone ścieżki, bo będzie tam miejsce na aktywność dzieci i dorosłych. Tutaj jest planowana dosyć szeroka przebudowa tego miejsca przy szkole podstawowej numer 2. Będzie tutaj sporo nasadzeń drzew, bylin i krzewów. Zgodnie z projektem w sumie tych wszystkich trzech rodzajów nasadzeń ma być ponad 5 tysięcy. Poza tym przestrzeń będzie na pewno bardziej przyjazna i taka funkcjonalna pod kątem potrzeb dzieci i młodzieży, a to jest takie miejsce, z którego głównie dzieci i młodzież korzysta ze względu na obecność szkoły. Tutaj będzie wybudowany tor do jazdy na rolkach, a także tak zwany bulodrom, czyli miejsce do popularnej, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, gry w bule. Pewnie każdy, kto gdzieś tam był za granicą, a nawet już niekoniecznie za granicą, bo w Polsce też staje się to coraz bardziej popularne, wie, o co chodzi. Poza tym tutaj zostaną też wymienione ławki, no i generalnie teren będzie wyglądał bardziej przyjaźnie i będzie bardziej funkcjonalny pod kątem potrzeb użytkowników, czyli mieszkańców Polkowic. Nowe ławki przy szkole, miejsca do gry w bule, tor dla jeżdżących na rolkach, a przede wszystkim wiele roślin to uzupełnienie tego, co już okazale prezentuje się po drugiej stronie ulicy Dąbrowskiego. Łączny koszt realizacji tego zadania to 575 tysięcy złotych. Planowane nasadzenia drzew przy deptaku wzdłuż ulicy Miedzianej to kolejna tura nasadzeń prowadzonych od lat w Polkowicach. Wystarczy wspomnieć choćby ostatnie lata. W 2016 200 buków przy parkingu na osiedlu Polanka. W ubiegłym roku duża akcja nasadzeń jesienią i wiosną, kiedy posadzono 340 drzew w różnych częściach miasta. A rozpoczęło się od 5 smerfnych drzew przy przedszkolu miejskim numer 6. Tam, gdzie po konsultacji z mieszkańcami w bezpośrednim sąsiedztwie bloków przycięto zbyt rozrośnięte drzewa, posadzono gatunki kolumnowe, które zdobią, nie zabierając światła w budynku. Oprócz tego każdej inwestycji towarzyszą nowe nasadzenia drzew i krzewów, tak jak tu przy szkole podstawowej numer 2.